Naczelnej Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Chałęcki na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały. Czytać? Nie, proszę. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 9 Miasta Krakowa. Pierwsze. Opracowanie opinii, dorocznego sprawozdania zarządu z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy 9 za rok 2013. Zwołanie posiedzeń komisji w zależności od potrzeb. Podejmowanie kontroli na zlecenie Rady. Ocena wywiązywania się zarządu ze swoich zadań. Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach. Rozpatrywanie pism według kompetencji komisji. Kontrola realizacji budżetu własnego w okresie sprawozdawczym. Współpraca z zarządem i komisjami w sprawie przestrzegania procedur w zakresie działania Rady Dzielnicy 9. Otwieram dyskusję na projektem uchwały. Proszę bardzo. Ja bym do punktu pierwszego dopisał planu finansowego wydatków dzielnicy oraz merytoryczne sprawdzenie działalności dzielnicy, to znaczy się wykorzystanie środków, które były, a ewentualnie które zostały niewykorzystane, żebyśmy mieli czarno na białym o skuteczności. Dlaczego nie może być komisji rewizyjnej? Bo zarząd nie jest realizatorem. Oto jest ten regulamin, że wszystko napisane, co ma być, jak jest. Da się dołączyć. Czy ktoś jeszcze? Nie sprawdza tego. Czy ktoś jeszcze? Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę Państwa.